Przed nami kolejna najsmaczniejsza podróż. Tym razem wędrujemy na wschód Polski. Będziemy gonić królika na Lubelszczyźnie i szukać zguby na Podlasiu. Zaraz się wszystko wyjaśni. Zaczynamy kulinarne potyczki. W kole gospodyń w Studziankach na Lubelszczyźnie spotyka się kilka pokoleń. Jak pamiętam, moja babcia działała w tym kole. Ja wtedy takim byłam małym brobeciem, więc za dużo nie wiem na ten temat. Działają od wielu lat i nigdy się nie nudzą, bo zawsze mają nowe pomysły. Wypełniamy sobie wolny czas, organizujemy różne akcje charytatywne, bierzemy udział we wszystkich takich różnego rodzaju festynach organizowanych przez gminę czy przez Centrum Kultury u nas. Choć lubią aktywność fizyczną, to ich pasją pozostaje gotowanie. Gotujemy na różne okazje, czy to sudożynki, czy to jest festyn jakiś święta mleka i miodu tam przy naszej gminie, czy dla jakieś dzieci charytatywnie też różne robimy potrawy. Dbają o tradycję, aby przetrwała w ich okolicy przez kolejne lata. Mam nadzieję, że oprócz wszystkich aktywności, które podejmują koła gospodyń wiejskich na Lubelszczyźnie, udało się dogonić królika. Udało się? Nie było łatwo, ale udało się. Zaraz porozmawiamy o szczegółach. W Srebrnym Borku w gminie Szumowo na Podlasiu boróweczki już myślą o świętach. Ich znakiem rozpoznawczym są pierogi. Ponad 2000 najwięcej zrobiłyśmy pierogów. Wspólne gotowanie to nie tylko radość. Jest okazją do wymiany doświadczeń kulinarnych. Młodzi się mogą coś od nas nauczyć, my od młodych, bo teraz wiadomo, jest, wszystko jest inaczej, kiedyś było inaczej. I teraz bardzo zadowoleni jesteśmy. Ale nie tylko w kuchni wiodą prym. Gdy trzeba, zamieniają fartuchy na mundury strażackie. Najbardziej jesteśmy dumne z tego, że możemy się spotkać i że możemy się zaprezentować w naszej tutaj okolicy, w naszej gminie, w powiecie, a nawet i możemy w Polsce. Możemy być pewni, że zjemy królika w lubelskiej kuchni, a czy na Podlasiu znalazła się zguba? Nie zguba, tylko zaguby. Smaczne podlaskie zaguby. I to mnie przekonuje, a czy przekona jurorów, zaraz się okaże. Tradycja jest naszą pierwszą konkurencją w kulinarnych potyczkach. W drugiej części programu tradycję trzeba połączyć z nowoczesnością. Kto to wszystko oceni? Nasi znakomici jurorzy Artur Moros i Bartłomiej Witkowski. Witamy serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Artur Moros, szef kuchni, pasjonat ryb i znawca gęsiny, promotor rodzimych kulinariów na całym świecie. W programie Polski Grill zachęcał do grillowania regionalnych specjałów. Tradycja ma dla niego ogromne znaczenie. Z doświadczenia wie, że stół łączy ludzi z różnych stron. W potrawach liczy się dla niego jakość, prostota i wyśmienity smak. Bartłomiej Witkowski, szef kuchni, popularyzator tradycyjnych potraw w nowoczesnym wydaniu, podkreśla, że pamięć o naszym pochodzeniu jest bardzo ważna i dlatego stawia w swojej kuchni na smaki lokalne i regionalność. Uważa, że podstawą smacznego jedzenia są dobre polskie produkty. Dobra mąka i ziemniaki to jest podstawa tej potrawy, którą robicie, czyli zagub. Co to są zaguby? Na naszych stołach w ogóle na Podlasiu królują ziemniaki. I tutaj takim podstawowym składnikiem tych zagub są tarte, surowe ziemniaki, które podpiekamy na patelni, dodajemy farsz. My na przykład przygotowywałyśmy farsz postny z grzybami i z boczkiem wędzonym, a do tego musimy wcześniej przygotować ciasto, tak jak na pierogi. To jest taka tradycja przekazywana z pokolenia na pokolenie, także na przykład nasze babcie to robiły, podejrzewam, że nawet prababcie, mamy, a mamy nadzieję, że kiedyś w przyszłości nasze dzieci. Przepisy bierzecie właśnie z jakichś starych książek? Tak, mamy książki, mamy zeszyty, mamy takie różne zapiski. Mamy też w naszym kole są takie starsze panie, seniorki, które naprawdę mają bardzo dużą wiedzę i bardzo dużo nam pomagają, jeżeli chodzi właśnie o takie stare, dawne potrawy. Jesteśmy dziś na wschodzie Polski, a jednak kuchnie Podlasia i Lubelszczyzny bardzo się różnią, bo w lubelskiem królik. Tak, u nas królik. Z tego względu, że jednak Lubelszczyzna, ściana wschodnia, u nas zawsze te ubogie regiony były. Właściwie. Więc goniliście królika? Tak, tak. Czy się hodowało króliki? Nie, no ogólnie jest to łatwe w hodowli, prawda? Ogólnodostępne, nie wymaga jakichś wielkich nakładów. Więc postawiłyśmy na królika. Królik, ale przede wszystkim, co nam się kojarzy z Lubelszczyzną, to jest kasza gryczana. Te kasze u nas były popularne już od dziecka, nie, prawda? Najpierw jest kasza manna, później przez inne przechodzimy do gryczanej, do jaglanej.
królik jednak od święta, prawda? Od święta. Na co dzień to była kasza z serem w postaci pierogów, czy w postaci tego pieroga białogórskiego słynnego. Ślinka cieknie na samą myśl, co dzisiaj zjemy, ale ważna jest też punktacja przyznana przez naszych jurorów. Co konkretnie ocenicie? Przypomnijcie. Będziemy oceniać w trzech kategoriach. A mianowicie smak, wygląd i tradycja. Za smak, który jest bardzo ważny dla Bartka, także i dla mnie, bo jesteśmy kucharzami, tutaj można dostać 20 punktów. Wygląd, bardzo istotny element naszej oceny, no, za wygląd można otrzymać 20 punktów. Natomiast najwyżej oceniana jest tradycja w pierwszej konkurencji. Tutaj możemy uzyskać 60 punktów, więc całość daje nam 100 punktów. Wierzymy, że Podlasie i Lubelszczyzna zaskoczą nas dzisiaj fantastycznymi polskimi daniami. Życzymy smacznego gotowania. Arturze, czy ty znasz zaguby? Ja zaguby znam, natomiast pod inną nazwą. I tutaj chciałem podpytać, czy to będzie to samo, co ja kojarzę z Podlasia, a mianowicie szlachcice. No, słyszałyśmy o tej nazwie, tak? Tylko że właśnie szlachcice u nas są w kształcie pierogów. Okej. Okay. Takiej dużej wielkości. W cieście pierogowym najważniejsza jest polska dobra mąka tak. Kupiona u dobrego młynarza lub w sklepie, gdzie wiemy, że ta mąka naprawdę jakościowo jest super. Czyli mamy mąkę, tak, mamy oczywiście wodę. Tak, wodę. Czy jest jakiś sekretny jeszcze składnik? Gorąca woda. Bardzo i dobrze. Masło. No dobra, to pani dodaje, ja mieszam. Jak będzie czarne, to już zdejmę, bo wtedy nie ma sensu dalej smażyć. Ziemniaki są bardzo dobre. Jakie przyprawy? Majeranek. Majeranek, dobrze. Tak, polska fajna przyprawa. Rozsarce w palcach. Czy te zaguby będą miały jakiś sos do tego? Czy będą jakiś dodatek? Będą podsmażane na patelni. Bo suróweczką z kiszonej kapusty. Bardzo dobrze. I ogóreczki. Kapusta kiszona oczywiście Podlaska. Podlaska, tak. Naszej własnej produkcji, ogóreczki. Dobrze. Jak też. Najbardziej. Czyli co, deptana, czy taka niedeptana? Tradycyjnie deptana. Tak. No to... Jak zrobić tego królika, żeby on był naprawdę miękki, żeby odchodził od kostki, żeby no, był delikatny, elegancki? Przede wszystkim królik jest mięsem szlachetnym, więc nie potrzebuje zbyt wiele jakiejś obróbki, czy zbyt dużo przypraw, bo mogłoby to po prostu zabić jego delikatny smak. Dlatego zamarynowałyśmy go wcześniej w soli, pieprzu, tymianku i odrobinie musztardy. Tymianek bardzo królik lubi. Tak jest. Tylko mam teraz takie jedno pytanie. Mamy dobrze przyprawionego, zamarynowanego królika. Mamy też kaszę. Są to dwa elementy, które... No, królik wiadomo, jak będzie mięciutki, będzie super ekstra soczysty. Kasza. No, potrzebuje to danie moim zdaniem czegoś, co tak fajnie złączy. Będzie jakiś sos? Królik będzie pieczony ogólnie, podlewany będzie winem, więc zrobi się to troszeczkę sosu sam z siebie. Okej. Na dodatek będą pieczone warzywa. Pieczone warzywa. Pod koniec pieczenia dokładamy warzywa, które no, też jednak zmiękną i zrobi się taki no, naturalny, taki delikatny sos. Jakie warzywa pasują do królika? Dajemy cebulę, paprykę, cukinię i pieczarki, tak żeby każdy miał troszeczkę inną konsystencję, nie przetrzymamy jej za długo w piekarniku, żeby jednak fajnie się komponowało z tą kaszą. Warzywo musi być chrupiące, żeby nie rozpadało nam się, prawda? Liczymy na dobre danie, ale dość trudne. Dziękuję. Myślę, że będzie ciekawy pojedynek między pierogami, a naprawdę wykwintnym królikiem. Ja lubię królika. Drogie panie, lubię ja uwielbiam królika i pierogi również uwielbiam, także na pewno ja będzie co kaszę. Oceniać. Bardzo dziękuję życzę bardzo. Miłego gotowania i no i do dzieła. Spróbuj, czy farsz jest dobry. Mało soli. To dosło. Pomieszam. Patrzymy to, Łukasze. To czekaj, wezmę sobie łyżkę koło to. Okej, jest. Dobra. Dobra. No. Jakie jest sztandarowe danie polskiej kuchni? Oczywiście pierogi, choć pierog pierogowi nierówny, bo mamy różne kształty czy różne farsze. A na liście produktów tradycyjnych szukamy takich, których jeszcze nie znamy. Kasza jaglana ma w sobie wiele prozdrowotnych składników. Oprócz witamin, soli mineralnych zawiera też krzemionkę. No teraz to jest gotowanie różnych kasz i jaglana. Na pewno już też odgrywa jakąś rolę. Jest zdrowsza może, nie taka syta. Kasza może być też dodatkiem do pierogów, które często goszczą na polskim stole. Robi się z mąki, z jajka, z masełka i farszem do tego ciasta. Jest kasza jaglana z twarogiem, z pieprzem.
Potem gotujemy to, polewamy masełkiem. Pierogi z kaszą jaglaną i serem zostały wpisane na listę produktów tradycyjnych. Dla podkreślenia ich smaku i zapachu podaje się je na ciepło, a wspólne posiłki czy przygotowywanie dań sprzyja przekazywaniu tradycji z pokolenia na pokolenie. Jest wiele elementów, które mają właśnie wpływ na to, że podtrzymujemy nie tylko smaki, ale całe dziedzictwo kulturowe z kulinarnym włącznie. Musimy o tym pamiętać, ponieważ to są nasze początki, to są nasze korzenie. Utrzymanie tego zwyczaju przygotowywania tradycyjnej kuchni jest jakże ważna w całym kulturowym życiu naszym. Wydawać by się mogło jedna wschodnia kuchnia, więc będą to podobne dania. A jednak wszystko zależy od użytych produktów. W kuchni podlaskiej króluje ziemniak, w kuchni lubelskiej królik i kasza gryczana. Bardzo proszę. Zobacz, jak wygląda danie i talerz i zobacz, jak panie są ubrane. Ja widzę, że tu jest wszystko dobrze przemyślane. To po prostu jest tak dopracowane. I miękki, ojeny. To już dużo mówi, naprawdę. Obawiałem się, jak zagra mięso królika, które jest bardzo delikatne, z bardzo silnym i aromatycznym dodatkiem jest kasza gryczana. Natomiast wydaje mi się, że to się udało. Jeżeli tak wygląda tradycja w lubelskiem, to ja się pod tym też podpisuję w 100%. Mała uwaga, znowu sosik. Troszkę. Troszkę tak. Kapkę. Często się przekonujemy w kulinarnych potyczkach, że tradycja broni się sama. No to zobaczmy, jak się obroni tradycja podlaska. Też ładnie. Wygląda również tradycyjnie. Tak. A w kieliszkach sok z czarnego bzu. Tak? Sok tak, z czarnego tak. bzu. Na dobre trawienie. Bardzo dobre danie. I dziękuję. Bardzo regionalne, bardzo podlaskie, bardzo polskie. Świetnie właśnie te dodatki podane, więc widzę, że panie naprawdę wkładacie serducho i podajecie takie jedzenie, jakbyście same chciały dostać, a to jest bardzo ważne. Wszystko smakowało, ale oczywiście liczy się werdykt, na który czekamy. Nie ma tutaj cienia wątpliwości, ponieważ każde z tych dań było przesympatyczne, przesmaczne. 100 punktów dla każdej z drużyn, czyli mamy remis po pierwszej konkurencji. Dziękujemy. Brawo dla pani. Dziękujemy. Ja dla formalności potwierdzę, że także dałem 100 punktów. Tradycja w nowoczesnym wydaniu to bardzo trudne dla pań zadanie, tym bardziej, że te tradycyjne dania trzeba jakoś zmodyfikować, choć wiem, że bardzo się staracie, lub podać w taki nowoczesny sposób. Zarzucajka, co to takiego? Zarzucajka jest to potrawa taka jednogarnkowa i dlatego zarzucajka, że tutaj znajduje się bardzo dużo produktów, szczególnie od nas z Podlasia. Zarzucacie wszystko tak, do garnka. Niekoniecznie. Przede wszystkim podstawą tego przygotowania tego produktu jest jagnięcina. Jak długo to się musi dusić? Około 3 godzin. Bardzo długo. Trochę poczekamy na to danie, ale trzymamy kciuki. Ale macie panie też... Serownik u was. Dlaczego? Jaka jest różnica między takim tradycyjnym sernikiem a serownikiem? Jest bardziej pracochłonny przede wszystkim. W tym serowniku nie ma masła. Jest bardzo duża ilość jajek, śmietany i dobrej jakości twaróg. Proszę się zabierać do pracy, bo 3 godziny, długo będziemy czekać. A u pani również tradycja taka mocna, no bo kasza. I to jest tym razem kasza jaglana. Tak. Pieroga. Podana na słodko. Pierogi z nadzieniem z kaszy jaglanej i sera. To nie będą tradycyjne pierogi, takie jakie znamy w kształcie pieroga. Mamy taką małą niespodziankę. No dobrze, to czekamy na niespodziankę. Jesteście ciekawi? Ja jestem ciekawy, idę do Podlasia, bo jesteś... Podlasia, tak. Korzeniami umocowany na Podlasiu. Powiedzmy dokładnie, jak przygotowujecie tą zupę, żeby gospodynie w domu mogło otworzyć. Zupa. To jest no to takie... jest gulasz taki. Tak, o, tak. właśnie. O. Tak, no ale płyn gulasz. Będzie. Będzie? Przede wszystkim płyn. Płyn mamy z tego mięsa. Super. Bo musimy na tym zrobić taki rosół, żeby tę baraninę około godziny poddusić w tym rosole z warzywami, przyprawami. Oczywiście mięso wcześniej jest marynowane całą noc,
Także już mamy gotowe mięso. Marynowane? Marynowane jest w przyprawach, bardzo dużo przypraw. Majeranek, czomber. Super, polskie rozmaryn. Zioła. Tak, świetnie. Tak, rozmaryn. Dla mnie jagnięcina w połączeniu z kiszoną kapustą, czy kapustą, zawsze bardzo dobrze gra. To jest bardzo polskie, bardzo fajne połączenie, tak, więc proste, ale rzeczywiście jakby to jest dobre małżeństwo. Oprócz kapusty jeszcze coś będziecie tutaj w tej zupie miały? Kiszone ogórki, okay. Suszone grzyby, super, które są wcześniej oczywiście namoczone, żeby było miękkie. I suszone pomidory. I suszone pomidory. I a i to będzie podane z pierogiem drożdżowym. Super. Znaczy bułka drożdżowa, ale pierog drożdżowy. Świetnie. I do tego serowniczek z taką przyprawą, nie wiem, można sobie w paluszki i powąchać. Tylko trzeba ścisnąć. Taką przyprawą to jest to przyprawa? Lipia cytrynowa. W ogródku u nas rośnie. Lipia? Lipia. Lipia cytrynowa. Znałeś? Nie znam. Bartuś, chodź teraz ty. Widzę kolejne polskie produkty. Z tym, że podać pierogi w nowoczesnym wydaniu, no jest to wyzwanie. To prawda. Czym ta nowoczesność nas zaskoczy w tych pierogach? Myślimy, że może i formą, i trochę smakiem. Mogę tylko dotknąć ciasto. Ja jestem bardzo pierogowy, zresztą już to wspominam nieraz w naszym programie. Co mamy tutaj w tym cieście? Mąka, woda, sól i troszeczkę oleju. Rozumiem. Zaparzane? Nie. Nie zaparzane? Nie zaparzane. Ciepła woda. Co mamy w farszu, drogie panie? Mamy świetny twaróg. Mamy kaszę jaglaną, żurawinę suszoną, ale jeszcze muszę pójść na małą kradzież. Zaczeka pan chwilę. Proszę bardzo. Idę do koleżanki. Dziewczyny, macie cukier? Tak. Będziemy te pierogi gotować tylko, czy jeszcze później będziemy je obsmażać? Nie, nie. Tylko nie, będą jeszcze polane tylko masą z bunku. Tak? Okej, okay. To w takim razie proszę pomyśleć o formie podania, żeby to, nas trochę to zaskoczyło i na pewno będzie super. Może wyjąć te liście? Nie, ja myślę, że możemy te liście też podać, wiesz? A może pod spód je włóżmy? Ej, nie, mam pomysł. Na liściu? Na liściu. Smaczny? Dzieci chyba uwielbiają tego typu pierogi, prawda? Super, poczujemy się, Bartek, jak... Jak dzieci. Jak dzieci. Jak każdy mężczyzna, prawda? No tak, tak. Ja nie będę tego ukrywał, cały czas jak dziecko. Są smakołyki, które zjedlibyśmy zawsze i które zrobić można zawsze, bo przecież każda gospodyni ma w domu mąkę, mleko, jajko czy sodę oczyszczoną, a tyle wystarczy, żeby zrobić znakomite sodziaki, kujawskie placki. Przygotowanie placków z sodą nie jest skomplikowane. Aby osiągnąć jak najlepszy efekt, trzeba zadbać o produkty. Maślanka przede wszystkim od gospodarza. Do tego dodajemy mąkę, sodę, podajemy jajko, sól i cukier. Z tych produktów wszystkich wykonujemy placuszki, racuszki. A nazywano je też sodziakami, spuchlunami, a w niektórych częściach Kujaw byncami. Zawsze były zaliczane do tak zwanego jadła codziennego. Przygotowane ciasto formowano w placki, a następnie smażono, aż do uzyskania złocistego koloru. Potem przychodzi czas na dodatki. Każdy ma sad, jabłka, nigdy się nic nie psuje. W zasadzie każdy, kto umie cokolwiek, więc robią drzemy jabłkowe, truskawkowe, cukier, puder tak samo można dodać. Albo śmietane, potrawa idealna na śniadanie, obiad albo kolację. Placki na sodzie są również na liście produktów tradycyjnych. Aspekt kulinarny, on pokazuje historię poszczególnych regionów, bo w tych potrawach, w tym jakie składniki są w nich używane, odbija się właśnie ta historia, odbija się to, jakie rodzaje chociażby upraw czy hodowli były w danym regionie dominujące. Widać w tym pewne wpływy kulturowe właściwe dla danego regionu. Ta lista jest bardzo szeroka i to nas cieszy, bo każdy znajdzie tam coś dla siebie. Dobry pomysł, żeby się zainspirować, żeby zobaczyć, jak to wygląda w poszczególnych regionach. Wschodniej Polski jest bardzo tradycyjna, a my jednak w tej części programu potrzebujemy nutki nowoczesności. Czy paniom się to udało? Sprawdzamy. Zaczynamy od zarzucajki. Jagnięcina smakuje bardzo fajnie, nie jest zabita.
Natomiast jest tutaj na pewno element, moim zdaniem, nowoczesności. Jeden, a mianowicie ta słodka bułka do tego gulaszu, do tego wywaru, to, że ona nawet się właśnie rozmięknie, no to pasuje no jeszcze lepiej niż kapusta do jagnięciny. Naprawdę, to jest tak świetne uzupełnienie. Nie ukrywam, że jest to danie, które być może jeszcze trochę bardziej nowocześnie podane, mogłoby zaistnieć w niejednej bardzo dobrej, eleganckiej, wykwintnej restauracji. Je się z przyjemnością, naprawdę z wielką przyjemnością. Brawo. Dziękujemy. Nowocześnie podać pierogi to dopiero jest wyzwanie, ale panie pracowały przynajmniej nad kształtami. Bardzo proszę. Starałyśmy się. Smak jest bardzo dobrze ułożony. Farsz, dobre ciasto, fajne dodatki. Natomiast no, odrobinę tej nowoczesności mi tutaj brakuje. Gdzieś jeszcze, gdyby znalazł się element, powiedzmy, takich chipsików na przykład, czy mamy tutaj kaszę jaglaną i wtedy takie chrupki na przykład z kaszy, gdzieś ten element, który jest w pierogach i również na zewnątrz byłby takim przełamaniem. No ja bym dodał taki twój element. Pomyśl sobie o tej konfiturze, o tej śmietanie. Tu pewnie ty byś zrobił tą galaretkę z tej konfitury, a tutaj byś zrobił jakiś mus i tak dalej. Tak? I to, a ty i to byś śledzia tutaj położył. Jeśli chodzi o smak, to nie mamy wątpliwości, że to jest remis, tak? Zachwalacie te dania, ale jeśli chodzi o inne elementy oceny, no to czekamy. Absolutnie z Bartkiem tutaj się zgadzamy, jeżeli chodzi o smak jednego i drugiego dania, to nie mamy uwag. Jeżeli chodzi o wygląd, też nie mamy uwag. To tradycyjnie się broniłyście, bo rzeczywiście były to produkty tradycyjne, polski produkt, regionalny i tak dalej. Czyli ja oceniłem i jedno i drugie danie na tym samym poziomie nowoczesności, czyli ode mnie jest 100 punktów dla jednej i drugiej drużyny w tej konkurencji. Niesprawiedliwie byłoby którąś z drużyn ocenić niżej niż na 100 punktów, więc brawo dla pań, macie remis w tym programie. Gratulacje. Dla nas był to pierwszy raz w telewizji. Stres był ogromny, przede wszystkim wczoraj, kiedy dojechałyśmy, ale dzisiaj jesteśmy pełne radości. Wrócimy jako celebrytki. Bardzo proszę. Dziękujemy. Jeszcze dziękuję bardzo. Znaleźliśmy podlaskie zaguby, bardzo nam smakowały. Złapaliśmy lubelskiego królika, był naprawdę przepyszny, ale polska kuchnia jest jeszcze pełna niespodzianek, a tych nie zabraknie w naszym kolejnym programie. Do zobaczenia.